Tematem dzisiejszego webinaru będzie kwestia reguł wpływu społecznego i sposób ich wykorzystania przede wszystkim w sferze politycznej. Zaczniemy dzisiejsze spotkanie od wyjaśnienia pewnych kwestii, takich powiedziałabym definicyjnych, związanych z tym, czym jest wpływ społeczny, a czym jest manipulacja. Wpływ społeczny jest to oddziaływanie, w ramach którego oddziałujący próbuje wywrzeć zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i lub behawioralnej jednostki, na którą oddziałuje. Natomiast manipulacja społeczna jest traktowana jako rodzaj wpływu społecznego. Kluczowe jest tutaj to, że aktorzy, którzy wykorzystują manipulację, wykorzystują również posiadaną przez siebie wiedzę w sposób planowy i celowy, po to, żeby wywrzeć wpływ na obiekt tego oddziaływania, ale zrobić to w taki sposób, by ten, na którego się oddziałuje, nie był tego świadomy. Tak więc podstawowa różnica pomiędzy wpływem społecznym a manipulacją dotyczy kwestii świadomości obiektu oddziaływania, że jest tymże obiektem oddziaływania. Przechodząc teraz do 6 reguł wpływu społecznego sformułowanych przez Roberta Cialdiniego. Robert Cialdini to psycholog społeczny, amerykański psycholog społeczny, autor jednego z bestsellerów literatury popularno-naukowej, wielokrotnie wznawianej książki dotyczącej właśnie wywierania wpływu na ludzi. W swojej książce opisał on 6 reguł wpływu społecznego. Jest to reguła wzajemności, konsekwencji i zaangażowania, społecznego dowodu słuszności, reguła lubienia i sympatii, reguła autorytetu oraz reguła niedostępności. Dlaczego w ogóle możliwe jest oddziaływanie tych reguł wpływu społecznego? Kluczowe jest dla nas, kluczowe dlatego jest to, że nasz mózg, można by powiedzieć, jest w pewien sposób ograniczony w zakresie możliwości przetwarzania bardzo wielu informacji, które do nas docierają. Ponieważ nie jesteśmy w stanie sobie radzić z tym nadmiarem informacji, próbujemy, czy nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przetworzyć tak wielu informacji, próbujemy w jakiś sposób uprościć sobie proces poznawania rzeczywistości społecznej i w tym celu stosujemy różnego rodzaju heurystyki czy schematy, które pozwalają nam w prosty i w miarę skuteczny sposób na przykład podejmować różnego rodzaju decyzje. Można powiedzieć, że 6 wspomnianych reguł wpływu społecznego jest właśnie, czy bazuje na tych uproszczeniach i schematach. To znaczy, kiedy podejmujemy różnego rodzaju decyzje, próbujemy po prostu szukać czegoś, co pozwoli nam te decyzje podjąć w prostszy, szybszy sposób. Niestety, jesteśmy w ten sam sposób narażeni na różnego rodzaju manipulacje właśnie. Warto może też wspomnieć o pewnym badaniu, które zostało przeprowadzone w kontekście możliwości właśnie wykorzystania takich skrótów różnego rodzaju w celu manipulowania. W badaniu opisywanym przez Cialdiniego badacze wprowadzali w błąd indyczkę. Było to dosyć ciekawe, ponieważ cała manipulacja polegała na tym, że wypchanego naturalnego wroga indyków wszyto magnetofon, który wydawał dosyć charakterystyczne dźwięki wydawane przez małe indyczki. I interesowało badaczy, czy na podstawie tylko tego dźwięku, który będzie wydawany przez naturalnego wroga indyków, dorosły indyk podejmie decyzję o zaopiekowaniu się tymże. I co się okazało? Okazało się, że rzeczywiście ten wyzwalacz w postaci dźwięków wydawanych przez wypchanego naturalnego wroga indyków wystarczył do tego, żeby takie zaopiekowanie podjąć. Niestety bardzo często postępujemy trochę również na przykład w procesie podejmowania decyzji konsumenckich czy decyzji politycznych, jak ten indyk z eksperymentu, o którym przed chwileczką powiedziałam. Czyli idziemy na skróty, żeby było nam łatwiej, ale nie zawsze decyzje w ten sposób podjęte są najlepsze. Pierwszą regułą, o której chciałabym teraz powiedzieć, jest reguła, która kryje się pod takim powiedzeniem: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Jest to reguła wzajemności.
Mówi ona o tym, że mamy tendencję do odwzajemniania się tego, co otrzymujemy od innych. Jest to bardzo silna reguła, mocno zakorzeniona w naszym społeczeństwie, w ogóle w społeczeństwie, można by powiedzieć, ludzkim, społeczności ludzkiej. Ona budowała relacje pomiędzy plemionami już w bardzo odległych czasach i przetrwała w różnych formach właśnie do czasów współczesnych. Współcześnie ta reguła jest też wykorzystywana w marketingu komercyjnym, ale także i w marketingu politycznym. Z reguły polega to na tym, że dostajemy coś, co się wydaje, że jest gratisem, że coś dostajemy za darmo. Ale tak naprawdę temu, który nas obdarowuje, chodzi o to, żebyśmy się odwzajemnili. Czy to w postaci zakupu danego produktu, do którego dołączony jest gratis, czy też w postaci oddania głosu na przykład na partię polityczną, która oferuje nam na przykład udział w jakimś darmowym pikniku, tak, na którym możemy posłuchać muzyki, potańczyć oraz zjeść coś smacznego. Warto pamiętać, że nigdy to nie jest tak naprawdę gratis, tak? To nigdy nie jest za darmo. Tą walutą jest tutaj na przykład nasz głos. Kolejna reguła kryje się pod stwierdzeniem czy określeniem powiedziałeś A, musisz powiedzieć B. Jest to inaczej mówiąc reguła zaangażowania i konsekwencji. Konsekwencja jest generalnie cechą cenioną społecznie, w związku z tym osoby, które są konsekwentne w swoim zachowaniu, są traktowane jako przewidywalne i takie osoby lubimy bardziej niż tych, którzy na przykład zmieniają swój sposób myślenia czy swój sposób zachowania, uważając, że może to stanowić pewne zagrożenie dla nas, tak? Kiedy nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dana osoba się zachowa. I leży to też u podstaw działania właśnie tej reguły zaangażowania i konsekwencji. To znaczy osoba manipulująca próbuje nas skłonić do podjęcia jakiegoś drobnego działania, wierząc, że jeżeli go podejmiemy, będziemy również bardziej skłonni do kontynuowania bardziej poważnych, tak? Bardziej takich wymagających zachowań. W związku z tym w polityce można zobaczyć tą regułę w ten sposób stosowaną, że zachęca się na przykład wyborców do tego, czy obywateli do tego, żeby podpisali jakąś petycję, która jest sygnowana przez partię polityczną, czy na przykład jesteśmy zachęcani do wejścia na stronę, do polubienia jakiegoś postu. Tym samym tworzy się właśnie to zaangażowanie w obywatelu, który czuje, że skoro raz już poparł, nawet w tej drobnej kwestii, to powinien zgodnie z tym swoim zachowaniem postępować dalej. Na końcu tego wszystkiego może być oddanie po prostu głosu na określoną partię polityczną, którą już wcześniej w drobnych pewnych elementach poparliśmy. Kolejna reguła kryje się pod pytaniem, czy miliony naprawdę nie mogą się mylić. No cóż, jest to społeczny dowód słuszności, też bardzo głęboko zakorzeniony w naszym zachowaniu. Jest to pewne przekonanie, które mamy, że jeżeli większa grupa osób zachowuje się w określony sposób, to jest to zachowanie prawidłowe. W związku z tym mamy na przykład hasła marketingowe, które mówią, że ileś milionów czy ileś tysięcy osób wybrało dany produkt, że to jest numer jeden, tak? Że jest to najszybciej sprzedający się produkt na rynku. Jeżeli widzimy takie hasła, to rodzi się w nas przekonanie, że skoro tyle osób to wybiera, to musi to być produkt dobry. Wracając natomiast do marketingu politycznego, jak ta reguła społecznego dowodu słuszności może być tutaj wykorzystywana? Jest ona wykorzystywana chociażby przez partie, które są na szczycie sondaży politycznych, bądź też czasem podejmowane są pewne manipulacje w ramach tych sondaży po to, żeby pokazywać, iż najwięcej obywateli głosuje na naszą partię. Tak? W związku z tym w odbiorcy tego typu sondaży rodzi się przekonanie, że również powinien zagłosować na tą partię, skoro ma ona tak wielu sprzyjających i głosujących na nią. Może nas to w efekcie skłonić do zagłosowania na tego, kto ma szansę na wygraną w wyborach. Kolejna reguła, reguła lubienia i sympatii. Reguła lubienia i sympatii jest budowana w oparciu, czy jakby opiera się na takim przekonaniu, że bardziej jesteśmy skłonni ulegać osobom, które wzbudzają w nas sympatię.
No i tutaj pojawia się oczywiście takie pytanie, co tą sympatię może w nas wzbudzać. Jednym z takich trywialnych elementów budujących sympatię jest chociażby atrakcyjność fizyczna jednostki. Jest to szeroko opisywany w psychologii społecznej fenomen, który mówi o tym, że z atrakcyjnością fizyczną łączymy inne pozytywne cechy jednostki, czyli mamy przekonanie, że to co ładne to dobre, to co ładne to inteligentne. Przenosząc to do sfery oddziaływania czy manipulacji w obszarze na przykład politycznym, to można się tutaj powołać na przykład na wyniki takich badań, które wskazują, że w wyborach politycznych więcej głosów dostają kandydaci bardziej atrakcyjni fizycznie. W wyborach amerykańskich udowodniono, że w zasadzie za wyjątkiem jednych wyborów za każdym razem wygrywał wyższy kandydat. Także to łączenie atrakcyjności fizycznej z innymi pozytywnymi cechami może się przekładać na przykład większą szansę na zagłosowanie na kandydata, który nam bardziej się po prostu podoba z wyglądu, można by powiedzieć. Oprócz tego, tym co buduje naszą sympatię jest chociażby podobieństwo, tak? Więc większa jest szansa, że ulegniemy osobie, która jest do nas podobna. Tak, można powiedzieć, że też politycy bardzo często korzystają z tego sposobu budowania sympatii do siebie, podkreślając na przykład to, że żyją tak jak zwykły Kowalski, że znają jego problemy. Możemy w związku z tym w okresie kampanii wyborczej spotkać kandydatów na posłów czy senatorów na przykład w sklepie, tak, czy na ryneczku kupujących tak jak zwykły obywatel na przykład warzywa. Ma to właśnie wzbudzić w nas takie przekonanie, że ten oto polityk jest bliski ludzi, żyje tak jak ja, więc pewnie będzie rozumiał moje problemy. Większa jest również wtedy szansa, że na taką osobę zagłosujemy. Kolejna kwestia to jest autorytet i kolejna reguła, która właśnie jest z tym autorytetem związana. Autorytet czy reguła autorytetu mówi, że większe jest prawdopodobieństwo uległości wobec osoby, jeżeli traktujemy tę osobę jako autorytet. Pytaniem pozostaje, co ten autorytet może budować. I tutaj Robert Cialdini wskazuje, że mogą to być zupełnie pozorne kwestie, niezwiązane z posiadaną wiedzą, prawdziwą wiedzą danej osoby, czy byciem ekspertem w jakiejś dziedzinie. Mogą być to prozaiczne przesłanki w postaci tego, że na przykład ktoś wygląda jak autorytet. Albo na przykład możemy wnioskować o posiadaniu przez kogoś autorytetu na podstawie tytułu naukowego, które ta osoba posiada. Ten sposób oddziaływania za pomocą reguły autorytetu jest często znowu wykorzystywany tak w sferze marketingu komercyjnego, jak i w sferze marketingu politycznego. To znaczy, może rzadziej spotykamy tych polityków, którzy podkreślają na przykład właśnie posiadanie przez siebie tytułów naukowych, chociaż również i z tego typu oddziaływaniem możemy się spotykać. Ale na pewno ten autorytet jest budowany chociażby przez ubiór, tak? Czyli najczęściej kandydaci prezentują się w eleganckich garniturach, czy na przykład zakładają okulary, bo jak się okazuje, również okulary mogą budować pozory autorytetu. No i właśnie ma to nas skłonić do wyboru właśnie tego kandydata, który wygląda poważnie i wygląda na kogoś, kto ma wiedzę i może nas godnie reprezentować. Natomiast warto pamiętać oczywiście, że często są to po prostu pozory, tak? I często jest to po prostu zabieg z zakresu marketingu politycznego. Ostatnią regułą, o której chciałam powiedzieć, jest reguła niedostępności. Reguła niedostępności kryje się pod powiedzeniem: zakazany owoc smakuje lepiej. Mamy tendencję jako ludzie do postrzegania wyższej wartości tych rzeczy, których jest mniej. Ma to zastosowanie bardzo szerokie, tak? Czy możemy zaobserwować działanie reguły niedostępności w różnych obszarach. Oczywiście te dobra, których jest na przykład w naturze mniej, uzyskują większą cenę, ale regułą niedostępności można również też manipulować, to znaczy możemy stwarzać pozory niedostępności.
I tak robią na przykład sprzedawcy, którzy wskazują, że zostało już niewiele produktów w promocyjnej ofercie albo że oferta zaraz się skończy. Natomiast jeżeli chodzi o obszar polityczny, to tutaj ta reguła niedostępności jest wykorzystywana w nieco inny sposób. Wskazuje się nam na przykład, że możemy coś stracić, jeżeli zagłosujemy na osobę, która na inną osobę niż kandydat, czy na przykład na konkurencję. Wskazuje się na przykład, że jeżeli wybierzemy właśnie partię opozycyjną, to możemy stracić te wszystkie profity, które były związane z partią akurat rządzącą. Ta obawa przed stratą, obawa przed tym, że nie będziemy mieli tego, co do tej pory było dostępne, to jest właśnie odwołanie się do reguły niedostępności. Wskazywanie również, że jeżeli nie podejmiemy teraz takiej decyzji, to możemy stracić szansę na wywarcie wpływu, tak, w danym obszarze. Więc jest to też bardzo szeroko stosowana reguła. Na koniec chciałabym podkreślić, że wiedza na temat reguł wpływu społecznego jest bardzo ważnym elementem budowania też takiej wiedzy obywatelskiej, dlatego że znając podstawy manipulacji i tego, jakie są możliwości wykorzystywania tych reguł wpływu społecznego w obszarze politycznym, można się ustrzec właśnie przed tym, by się obiektem manipulacji nie stać. Natomiast tak jak każda rzecz, również także i reguły wpływu społecznego, mogą być wykorzystywane w dobrym celu. Na przykład bardzo często możemy je spotkać w różnego rodzaju materiałach profrekwencyjnych, gdzie do zachęcenia do udziału w wyborach używa się na przykład osób, które wyglądają podobnie jak obywatele, które chcemy zmobilizować. Tak więc jeżeli na przykład chcemy, żeby częściej głosowali młodzi ludzie, no to w tych materiałach pojawiają się osoby w młodym wieku. Jeżeli chcemy zmobilizować do udziału w wyborach kobiety, to w takich materiałach promocyjnych pojawiają się kobiety. O, ma tu zadziałać oczywiście reguła lubienia i sympatii budowana na zasadzie podobieństwa. Często też są wykorzystywane do oddziaływania na tą sferę, w tej sferze autorytety. Tak, oczywiście one muszą być dostosowane do tych, na których chcemy oddziaływać. Ale też jest to oddziaływanie w odwołaniu do reguły niedostępności, czyli mówi się, że jeżeli nie zagłosujesz, to zmienisz na przykład, stracisz swoją szansę na wywarcie wpływu na politykę. Także pamiętajmy, iż wiedza może nas chronić przed manipulacją, ale też ta wiedza na temat reguł wpływu społecznego może nam pozwolić lepiej kształtować otaczającą nas rzeczywistość. Dziękuję bardzo za uwagę.